Ja witam Was w Bibliotece Publicznej w Sączowie. Wprawdzie nie jesteśmy wśród książek, bo biblioteka nie jest aż tak duża, żeby naraz pomieścić tylu chętnych uczniów do czytania. Witam specjalnych gości dzisiejszego spotkania, pana Arkadiusza Ziębę, wójta naszej gminy. Zwanego komiksami, no to muszę przytoczyć niektóre
co to by było za komisję? Jestem ciekaw, czy będziecie znali takie komisje. Kajko i poproszę. Widzieliście jedną bajkę Asterixa i Obelixa. To jest właśnie taki nasz polski Asterix i Obelix, czyli Kajko i Kokosz. Mają bardzo podobne przygody, aczkolwiek nie walczą z Rzymianami. Drugie takie komiksy, nie wiem czy też będziecie, nie wiem czy ktoś wie, tytuł z Rowem Wiatowym. Także też Was zachęcam, aczkolwiek bardzo specyficzna jest to treść, bo ona może być do końca też jest bardzo taka abstrakcyjna. I czasami czytając, człowiek nie wie do końca, młody człowiek, co autor miał na myśli. Słuchajcie, potem oczywiście jest cały okres związany z lekturami. Tych lektur sami dobrze wiecie, że jest sporo. I to jest tak, że jak ktoś każe coś przeczytać, to człowiek mi się tego nie chce robić. Co tak mamy? Ja myślę, że jest większość. Słuchajcie, to absolutnie nic nie jest w tym dziwnego, bo rzeczywiście tak jest, że jak ktoś coś każe, to się człowiekowi absolutnie nie chce. Woli robić zupełnie wtedy inne rzeczy. Natomiast pamiętam też te książki, które gdzieś się tam przewijały, a chciałem Wam opowiedzieć o jednej książce, która zawsze gdzieś tam na mnie bardzo takie duże wrażenie zrobiła. Nie wiem, czy mieliście okazję już zerknąć, czy film oglądać do tytułu. Robinson Crusoe. Kto wie, jak wygląda książka i kto potrafi palcami pokazać, jaka gruba jest. Pokaż, jaka gruba jest ta książka. Taka. Przepraszam, panie wójcie, pójdziemy później na wycieczkę do biblioteki i pokażę, jaka chyba. Słuchajcie, powiem wam, dlaczego pamiętam akurat tą książkę, bo zazwyczaj było tak, że pewnie was to też dopada. Człowiek idzie gdzieś na jakieś tam sanki, narty, potem wraca, jest przeziębiony, leży w domu, jest chory. I akurat wtedy, jak nie było telewizji, nie było telefonów, internetu, no to człowiek czytał książki. I akurat pamiętam tą książkę, dlatego że tak mi się ją dobrze czytało. Czytałem ją w zasadzie cały czas. I to była pierwsza książka, którą jak skończyłem czytać, to otwarłem z powrotem na połowie i zacząłem ją czytać dalej od połowy. Tak mi się książka wtedy spodobała. Wszystkich też zachęcam do tego, co prawda bardzo gruba, ale nie przerażajcie się. Bo czasami jest tak, że gruba książka potrafi was tak wciągnąć, tak wchłonąć, że przeczytacie i na pewno będziecie wiedzieć, kiedy się to skończyło. Potem oczywiście książki, też lektury w dalszym okresie. Potem książki takie typowo przygodowe. Bardzo lubiłem książki Karola Maja i cała seria o Dzikim Zachodzie. Czy ktoś czytał, powiedzmy, te książki o Dzikim Zachodzie? Trochę w ogóle temat oderwany od naszej rzeczywistości, ale jak człowiek wtedy był młody i czytał te książki, to przedstawiał się obraz Ameryki i różnych rzeczy, które się tam działy, w taki sposób wiarygodny, że jak potem będąc już dorosłym, dowiedziałem się, że Karol May, to jest autor, to jest pochodzący z Niemiec, nigdy w życiu nie był w Ameryce, a potrafił w taki sposób tak to opisać, jakby był uczestnikiem tych wszystkich zdarzeń. Także polecam Wam książki Karola Maja. Potem jak już będziecie starsi, oczywiście, to pewnie pochłonie Was cały temat związany z różnego typu kryminałami. Ludzie lubią się, czytając, bać różnymi horrorami.
wiem panu, że lubisz horrory, ale czytając zupełnie inaczej to wygląda, czytanie na przykład horroru niż oglądanie go na oglądanie filmu. Dlatego polecam chociażby dlatego, żeby zobaczyć, czy tak samo będziecie się bać, czytając na przykład horrory. Ostatnio człowiek też ma mniej czasu, mniej czyta. Natomiast też dobrze jest czytać cały czas, bo człowiek przez to wie więcej, dowiaduje się ciekawych rzeczy. Także ostatnio jest taka autorka Svetlana Aleksijewicz, białoruska autorka, która zajmuje się publikacją, dociera do materiałów opartych na faktach. Ale myślę, że ta literatura to jeszcze przed wami. Na ten moment, żeby was trochę nie przedłużać całego naszego rodzinnego wywodu, bo trochę powiedziałem o swoich książkach, pewnie będziemy mieli okazję też podyskutować się, jakie książki wy lubicie, ale jeszcze dwa słowa może oddam, bo nie bardzo nie godał, powie, jak to z tymi książkami też znowu było. Witam was wszystkie, kochane dzieci, młodzież szkolną, przedszkolną. Ja powiem tak, syn już tu tyle opowiedział o tym bogactwie czytania, że również zachęcam, żeby to pielęgnować i starać się wciągnąć w czytanie książek, dlatego że to bardzo wzbogaca wyobraźnię. Jest przy tym wiele fantazji, można się przenieść w inny świat, świat takich marzeń, bajek. Łatwo się potem zdobywa wiedzę w szkole, bo jest się trochę oczytany i łatwiej i szybciej się kojarzy te wszystkie zdarzenia, fakty i przyswaja się to wszystko. Mnie się wydaje, że moje dzieci to miały łatwość później pisania wypracowań, dlatego że ta rozwinięta wyobraźnia im dużo pomagała i niewiele musieli się siedzieć przy tych książkach szkolnych, bo po prostu byli oczytani. I co powiem, bardzo mój syn akurat Arkadiusz lubił czytać książki przygodowe. No ja mu zalecałam książkę Pustyni w Puszczy, wiadomo o Stasiu Onel, piękne opowieści. No i taki ciekawy klimat przyrody, to wszystko. No potem z wiekiem, no to się te zapatrywania zmieniają, bo oprócz takich książek przygodowych, to wchodzi w fantastyka, to takie bardziej zmyślne te rzeczy, co ja za bardzo nie byłam za tym, bo mówię, żeby jednak stąpać po ziemi i nie bujać za bardzo po błokach. No, co powiem, lubił czytać książki. Ja mam jeszcze drugiego syna, który mu trochę przeszkadzał w tym czytaniu. To Arkadiusz potrafił schować się pod stół, gdzieś za zasłoną, obróz sobie ściągnął, żeby go nie było widać i potrafił pod stołem czytać książki, co mnie bardzo zdziwiło. A myślę, że trochę to była moja w tym zasługa, bo ja w samych takich wczesnych latach to czytałam dużo bajek. Opowiadałam, czytałam, musiałam czasami śpiewać coś, wierszyki mówić. Wczesnych lat, po starsze lata, to warto czytać i być, że tak powiem, na bieżąco. Wtedy tak postrzegają człowieka, że jest inteligentny, bo jest oczytany. No i odbierają tak bardzo pozytywnie. Także dziękuję. Ja jeszcze powiem, jak to z moimi synami. Waszym kolegą Pawłem, Michałem, bo to też tak od najmniejszych lat, jak gdzieś człowiek chciał, żeby mieli kontakt z książkami. Jak byli bardzo mali, to oczywiście czytaliśmy bajki. Zawsze obowiązkowo były bajki do spania. Potem ta forma się trochę przerodziła, że opowiadaliśmy bajki. Natomiast potem było tak, że te bajki się w ogóle zmieniały. Także były bardzo takie nowoczesne, księżniczki już wtedy komórki miały, także wysyłały SMS-y. No i chłopcy, jak opowiadaliśmy im te bajki, to oni zawsze swoje tam zakończenia też wymyślali. Myślę, że
jedno z was też takie bajki gdzieś tam w swoich domach słyszało, gdzie sami też wymyślaliście zakończenia. Także no, Michał i Paweł zawsze też kontakt z książkami mieli. Paweł akurat jakoś tak szybciej popłynęły tematy książek. Sam też prosił, żebym mógł parę książek kupić. Ja myślę, że Paweł, jakie to były te książki, te, które pierwszy zacząłeś czytać? No, moja pierwsza książka to było... muszę sobie przypomnieć. To był Tomuś Orkiszek. To była książka o takim detektywie, który podróżował z chomikiem, z rybą i z kotem. A potem czytałem Małego Księcia. A potem czytałem to. Piotra Zakątka. I to moja ulubiona książka, ale jeszcze czytałem taką książkę o piesku, Zaopiekuj się mną. To zawsze jest taka duma, że jak siedzi się ze swoim dzieckiem, Paweł dostaje większe prawa niż ojciec. Jak już przeszliśmy tak płynnie do tematu książki Piotra Zakątka Krystyny Grzebieckiej, to tak w ramach propagowania czytania chcieliśmy wspólnie przeczytać wam kawałek tej książki. Myślę, że ci, którzy nie czytali, to może jakoś sięgną po tą książkę, zainteresują się tą książką. Myślę, że reklamę Paweł zrobił dobrą, tak? Paweł mówi, że też super, tak? Kto przeczytał Piotrkę Zakątka? Dobrze, to słuchajcie, kto nie czytał, to polecamy. Już zaczynamy. Bardzo cieszę. Skąd się wzięła Piotra Zakątka? Zanim przedstawiam wam naszą Piotrkę, poznajcie najważniejszego jej członka, czyli Bobika. Bobik to pies, ale pies niezwykły, bo ja mówię. Podobno tak mówi mu tata, psy dzielą się na jamniki i te inne. Co prawda, mama twierdzi, że tak uważają wszyscy właściciele swoich rasowych i nierasowych psów. Ale co tam, Bobik i tak jest wyjątkowy. To on wytropił złodzieja roweru, ale o tym dowiecie się później. A więc pani mówi, że nie zaczyna się zdania od więc, ale to strasznie trudno. Próbowaliście coś powiedzieć bez więc? Bobik to rudy, długowłosy janik z czarnym nosem i o bardzo mądrym spojrzeniu. A teraz reszta wam. Zacznę od dziewczyny. Podobno mają pierwszeństwo. Ciekawe dlaczego. To niesprawiedliwe, że dziewczynek nie można bić, ale one mogą bić chłopców. Taka Kaśka to bije się lepiej niż wielu chłopaków. A więc ona może kogoś uderzyć, a jej oddać nie wolno. No właśnie, Kaśka jest w naszej bandzie, ma krótkie jasne włosy, niebieskie oczy, trochę zadarty, biegowaty nos, ale nie bardzo. W ogóle jest fajna, nosi dżinsy, chodzi po drzewach i jeździ na rowerze, jak szatan. Siedzimy razem w jednej ławce.
Zapomniałem wam powiedzieć, że wszyscy oprócz Magdy wchodzimy do jednej klasy trzeciej A. Magda chodzi do szkoły muzycznej, też do trzeciej klasy i uczy się grać na skrzypcach. Kiedyś byłem u niej w domu, jak ćwiczyła. O rany, to było okropne, jakby ktoś jeździł gwoździem po szybie. Ale Magda mówi, że jak się już nauczy, to będzie grała jak, tak pięknie jak Paganini. To podobno najsłynniejszy skrzypek na świecie. Już nie żyje. I będzie z koncertami jeździła po całym świecie. A ja widziałem w telewizji taką dziewczynę, która grała na skrzypcach całkiem fajnie. Nie tak jak Magda. No to już wiecie, jak się nazywa druga dziewczyna z naszej paczki. Magda jest inna niż Kasia. Ma długie włosy, chodzi w sukienkach, nie bije się z chłopakami, czasem płacze, ale jest koleżeńska i często zaprasza nas wszystkich do siebie, do domu i częstuje przepysznymi ciasteczkami, które piecze jej mama. No, tyle o dziewczynach. Teraz opiszę wam Tomka. Tomek to mój najlepszy kolega. Świetnie gra w nogę i pięknie rysuje. Kiedyś narysował Bogisza, wyglądał zupełnie jak prawdziwy. Teraz kilka słów o mnie. Nazywam się Krzyś Paszkowski i mam starszego brata i psa, Bobika już znacie. Mój brat Michał jest już na studiach i ma dziewczynę Inkę. Strasznie miło. Czasami zabierają mnie do kina lub na pizzę. Bardzo to lubię. A w ogóle jestem zupełnie zwykłym chłopakiem. Mama mówi, że okropna ze mnie gaduła, ale czy to moja wina, że mam tyle do powiedzenia? Aha, zapomniałem wam wyjaśnić. Skąd to nazwa Piątka z Zakątka? Zakątek to nazwa ulicy, na której mieszkamy. Ta ulica jest na Żoliborzu, to dzielnica Warszawy. Mama opowiedziała mi, skąd się wzięła nazwa Żoliborz. Po francusku joli, bo znaczy piękny brzeg, ładny, prawda? No wreszcie skończyłem opisywać naszą bandę, a myślałem, że uda mi się to zrobić krótko. A jak w tym wypracowaniu, które pani nam zadała? Kazała opisać wizytę u kolegi. To ja napisałem tak. Poszedłem do mojego przyjaciela Tomka, ale go nie było, więc wróciłem do domu. Koniec kropka. Pani się strasznie śmiała. Ciekawe dlaczego. Tomka naprawdę nie było w domu. Nie wiem, czy zauważyliście, że dorośli mają dziwne poczucie humoru. Śmieją się nie wiadomo z czego, a często z rzeczy zupełnie poważnych. Kiedyś dawno temu jeszcze w pierwszej klasie pani się na mnie zdenerwowała i powiedziała, że jak mi się nie podoba, to mogę się wypisać ze szkoły. No, to ja wstałem i poszedłem do pani dyrektor i poprosiłem, żeby mnie wypisała ze szkoły. Ale pani dyrektor powiedziała, że pani tak tylko żartowała. Ładne żarty. I nie mogę się wypisać i że jestem pierwszoklasistą, który przyszedł sam nie doprowadzony przez dyżur. Jak to odpowiedziałem w domu, to mi rodzice pokazali, pokładali się ze śmiechu. Naprawdę, a ja nie wiem, widziałem w tym
obudził, wszedł do niej i cały się zachlapał. To było okropnie śmieszne, ale rodzice wcale się nie śmiali, tylko strasznie zdenerwowali. Mam rację, mówiąc, że u dorosłych to poczucie humoru jest jakieś dziwne. Jak powstała nasza banda? Pewnie chcielibyście wiedzieć, jak powstała nasza banda. A więc, znowu to więc, było tak. Kiedy byłem jeszcze mały i miałem iść do pierwszej klasy, bardzo się bałem, że nikogo nie znam, że wszyscy będą się ze mnie śmiali i bardzo bolał mnie brzuch. Czy was też boli brzuch, jak się czegoś boicie? Bo mnie okropnie. A więc szedłem do tej szkoły i wstyd powiedzieć, trochę plakałem. Większość dzieciaków znała się z przedszkola, ale ja chodziłem do przedszkola, była daleko od domu, tam gdzie kiedyś mieszkałem, nikogo nie znałem. Nagle zobaczyłem, że jeden chłopak płacze bardziej ode mnie. I zrobiło mi się raźniej, że nie jestem ja tylko wesoły. Podszedłem do niego i zapytałem, dlaczego płacze. A on odpowiedział, że nie wie i przestał płakać. Usiedliśmy razem i później wracamy razem i okazało się, że mieszkamy w jednym domu, tylko domek, bo to był właśnie domek w innej klatce. Od tej pory codziennie chodziliśmy razem do szkoły i razem wracamy. Również codziennie spotykamy się i razem bawimy. I tak było do czasu, kiedy pani w szkole zrobiła wielkie przesadzenie. Wszystkich chłopców posadziła z dziewczynkami, żeby mniej gadali. Mnie posadziła z Kasią. Byłem na nią wściekły, że nie siedzę z Tomkiem. Przez parę dni rzeczywiście nie odzywałem się podczas lekcji. Ale później okazało się, że Kaśka jest bardzo fajna. Pożycza na maskry czy długopis, jak zapomnę, co mi się często zdarza. I gada się z nią równie fajnie jak sobie. Pani już sama nie wie, jak nas poprzesadzać, bo nas jest za dużo, każdy siedział sam. Teraz wracamy we trójkę do domu i razem jeździmy na rowerze. Już wam chyba wspomniałem, że Kaśka jeździ jak szata. Pewnego dnia jeden taki Piotrek z piątej klasy popchnął Kaśkę i ona spadła z roweru. To zaczął się strasznie śmiać. Było to okropnie stresne. Kaśka chciała go oddać, ale był silniejszy i ją przewrócił. No to wtedy my z Tomkiem rzuciliśmy się na niego, bo trochę mu dołożyliśmy. A jak się jeszcze Tomek przyszedł z nas z pomocą, to ten skrętny Piotrek uciekał, aż się utworzyło. Do tej pory postanowiliśmy założyć bandę, żeby się bronić przed takimi wstręciuchami. Niedawno w telewizji widziałem film pod tytułem Trzech Muszkieterów. Bardzo fajny. Ich dewizą, tych muszkieterów, było jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Uznaliśmy, że będzie również to nasze hasło. Postanowiliśmy założyć bandę muszkieterów. Spotkaliśmy się u mnie, zgasili światło, mama pozwoliła zapalić świeczkę i uroczyście. Zauważyliście, że przy świecy wszystko staje się bardziej uroczyste i tajemnicze. Przysięgliśmy sobie dozgonną wielkość, lojalność i zachowanie tajemnicy. Postanowiliśmy namalować godło naszej bandy. Wyznaczyliśmy sobie spotkania w każdy poniedziałek, omawiamy wszystkie sprawy związane z działalnością bandy. Spotkania odbywają się bardzo uroczyście. Siedzimy przy latarce. Od chwili, kiedy przypadkowo zapalił się na biurku deszyk, mama kategorycznie zabroniła używania świeczy. A przecież to nie moja wina, że się świeczka przewróciła. I mówimy tajemniczy przedmiot. Pewnie jesteście ciekawi, w jaki sposób w naszej bandzie znalazła się bagna. Miało to związek z omawianą na naszym spotkaniu sprawą złodzieja roweru. Ale o tym wszystkim dowiecie się w następnym rozdziale. Dziękuję. Zachęcam do czytania.